wracać do Krakowa i wyjeżdżać w roli zwycięzcy? No na pewno tak. No, nie często się zdarza, żeby ograć Wisłę na jej terenie. Nam się dzisiaj to udało. Zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Na pewno jesteśmy zadowoleni z tego, że jesteśmy w półfinale Pucharu Polski. Już w pierwszym meczu dużo udzielałeś się w ofensywie. Dzisiaj udało się nawet strzelić światło bramki. Twój gol czy Piotra Broszka? No trudno mi na to odpowiedzieć. Na pewno kamery to dostrzegły. No, ja już nie widziałem tego z perspektywy linii. No, pewnie duża moja zasługa. Nie wiem, czy Piotrek już ją tą piłkę z bramki wybijał, czy po prostu już przekroczyła linię bramkową. Wydaje się, że ją wybijał, ale ona i tak chyba szła w światło bramki. No, w światło bramki szła na pewno, także tylko pytanie, czy już była za linią bramkową. Wyciągnęliście wnioski z tych dwóch wcześniejszych meczów, czy to Wisła po prostu dzisiaj osłabiona była dużo słabsza? No, ja mogę powiedzieć tak, pierwszy mecz Pucharu Polski też dobre spotkanie z naszej strony, typowy mecz na 0-0. W lidze zagraliśmy bardzo dobre spotkanie, jeden błąd przy stałym fragmencie zdecydował, że skończyło się 3-0, bo na pewno ten wynik nie odzwierciedlał tego, co się stało na boisku, a dzisiaj już byliśmy zespołem zdecydowanie lepszym. Remis bezbramkowy w pierwszym meczu i wyjazd w rewanżu, to w zasadzie stawiało Was w roli pewnego faworyta, bo wystarczył Wam nawet bramkowy remis, ale spodziewaliście się, że strzelicie tą pierwszą bramkę tak szybciutko? No nie, myślę, że w roli pewnego faworyta to nas na pewno nie stawiało. Wszyscy są w Krakowie, praktycznie nikt nie wygrywa. Przez kilka lat może z 2-3 razy ktoś wygrał na boisku Wisły i myślę, że faworytem zdecydowanym był Wisła. No ale nam się udało ich w pierwszej minucie zaskoczyć i to już ustawiło spotkanie. Kibice świetnie tutaj cieszyli się Waszym sukcesem. To chyba budujące takie właśnie zakończenie meczu de facto wyjazdowego. No, tak jak doskonale wiemy, Lechia z Wisłą i ze Śląskiem są to kluby zaprzyjaźnione. Na pewno było to sympatyczne dla nas, że podziękowali nam po meczu za grę i za zwycięstwo. My im też naprawdę dziękujemy za to. Życzyli Wam tego samego w meczu z Legią. Pomożecie? No na pewno postaramy się zdobyć w tym meczu komplet punktów. Ostatnie wyniki Legii nie są jakieś nadzwyczajne i myślę, że w tym meczu może nie będziemy faworytami, ale będziemy walczyć o trzy oczka. Życzę Wam tego serdecznie. Dziękuję bardzo.